Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić piórnik. Film nagrałam na prośbę widzów. Do wykonania piórnika potrzebuję czerwony filc, marker, suwak, nitki, igłę oraz nożyczki. Materiał składam na pół. Rysuję na nim kawałek arbuza. Wycinam, ale tak, by nie rozciąć łączenia między kawałkami materiału. Na lewej stronie zaznaczam markerem miejsca pestek. Teraz w wyznaczonych miejscach przeszywam kilka razy czarną nitkę. W taki sposób obszywam wszystkie pestki. Materiał odwracam na lewą stronę. Zszywam bok arbuza. Odmierzam, czy długość zamka będzie pasować. Następnie zszywam drugi bok. Odwracam materiał na drugą stronę. Na górze przyszywam obydwie części zamka. I gotowe! Taki piórnik to ciekawy pomysł na gadżet szkolny. Można w nim przechowywać przybory szkolne lub użyć jako kosmetyczki bądź woreczka na drobiazgi. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam! Pa, pa!